Halo, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii na moim kanale. Odcinek, słuchajcie, 136. Troszeczkę się działo ostatnio. W każdym razie, słuchajcie, jesteśmy sobie w mieście Utsioki. To jest raczej, no, miasteczko. No to chyba nie jest wioska, to jest raczej miasteczko. W każdym razie, jak ktoś nie wie, gdzie to jest, to powiem wam tak. Tu jest Finlandia, gdzie my jesteśmy. Tam mamy Norwegię. Tak więc tak to wygląda, naprawdę malownicze tereny. Kurwa, co, z wiekiem coraz gorzej zaczynam mówić najwidoczniej. Ale mniejsza z tym. Słuchajcie, sprawa ma się tak, ja tutaj zajechałem z Polski, ładowałem wcześniej w Poznaniu. Tutaj rozładowałem w tej firmie. Później półtora dnia ponad przestałem na parkingu, bo ciężko jest znaleźć ładunki z tych terenów. I finalnie to wróciłem i jesteśmy już załadowani. Będziemy sobie jechać, słuchajcie, do Düsseldorfu w Niemczech. No do przejechania mamy prawie 3000 km, więc jak też się możecie domyślać, na pewno dzisiaj tego nie dojedziemy. Dojedziemy, ile sobie damy radę. No ale dobra. Do roboty. Odpalmy. I teraz dwie sprawy. Tak ostatnio zachwalałem głos pana Juszkiewicza, że najwidoczniej mnie pokarało. No i niestety na najnowszej wersji, czyli na 1.37, na której aktualnie już jestem, no głos Google Maps pobierany nie działa, a nie znalazłem zaktualizowanego tego modułu, więc jeżdżę na defaultowym głosie. Nie pamiętam, jak on się Ania chyba nazywał, że mniejsza z tym, ja się łyknę kawy, pozwolicie. Ale dobra, no słuchajcie, no. Bez tego jakoś damy radę. Co mi najbardziej brakuje? Nie ma dźwięku tego mana. Dźwięk, który miałem, to był dźwięk FHR-a trochę przerobiony przez Matea, tam w zasadzie może dociągnięty, bardziej jest lepiej powiedzieć. No ale niestety FVR nie wydał jeszcze aktualizacji, więc jeżdżę na standardowym dźwięku Mana i powiem wam szczerze, troszeczkę mi on irytuje. Nie ma tragedii, ale najbardziej mnie irytuje retarder, który jest, no, brzmi beznadziejnie moim zdaniem. No ale dobra, jedziemy. Dzisiaj mamy przejazd przez dość ciekawe tereny. Przed nami same szosy w zasadzie. Słuchajcie, jeszcze jeden taki problem. Tak, jestem już na 1.37, jak wspominałem. Jest co prawda fix od Mapstera, który dodaje możliwość otwierania okien. Ale przez to, że no mam wgrywany tutaj ten interior, no to jest problem, żeby zrobić, żeby wgrać do niego tak, że tak powiem, normalnym sposobem, takim, którym znam ja, który znam Mateo, wgrać tutaj te otwierane szyby, więc aktualnie te szyby u mnie nie działają. W sensie dźwięki normalnie są, że szyba się opuszcza, że jest głośniej, ale nie ma wizualnego efektu, że ta szyba się opuściła. Już napisałem do osoby, która mi robiła interior, czy by była w stanie mi to tutaj przerobić do osoby. No do lolka, lol zresztą. Szybko jedzie, się nie spodziewałem. Lolek też zresztą robił interior do Dendiego, więc na pewno jak go też oglądacie, to już jego nick się na pewno nieraz pojawił. Słuchajcie, dzisiaj kilka tematów, jeszcze zanim zaczniemy. Ja właśnie tutaj na tym parkingu sobie stałem. Ja mam bardzo, bardzo fajny parking, bardzo fajni ludzie. Mówię, trochę tu posiedziałem, trochę sobie po okolicy. W międzyczasie pochodziłem, z lokalsami porozmawiałem, w zasadzie chyba z właścicielem albo z kimś z tego baru, który tam troszkę mówił po angielsku. Tak więc no trochę się tu nastałem, ale przynajmniej w fajnej atmosferze. Słuchajcie, teraz tak, jeszcze co do kwestii dźwięku, ale już nie tego w grze, tylko tego z nagrania. Mam nadzieję, że nie będzie przebijało dźwięki zabaw dzieci, że tak powiem, bo no za oknem dzieci się bawią, jest ciepło, no to się nie dziwię. Zamknąłem tutaj to okno, które jest najbliżej, ale tego drugiego w kuchni nie zamknę, bo się ugotuję w tym mieszkaniu. Tak więc mam nadzieję, że nie będzie przewijać, że nie będziecie tego słyszeć. A jeżeli będziecie, no to wybaczcie. Oj, ten dźwięk retarderak, on mnie irytuje. Jest taki jakiś... Się śmieję, że to tak jakby ktoś piachu do tylnego mostu nasypał. Ale może
Może tylko mnie to interesuje, irytuje. Znaczy, zanim wyjechałem, miałem dzisiaj straszną ochotę zrobić sobie spaghetti. Zrobiłem, jestem troszkę... Troszkę się objadłem, bo ja to nie wiem, ja to... Wiem, że to nie tylko ja tak mam, ale... Człowiek to jednak durny oczami by zjadł wszystko, a jak zje, to już później... Ociążało, ospały, na szczęście, no nie ma jeszcze takiej tragedii. Ja powiem szczerze, jak jeżdżę, jadę w trasę, to sobie sam gotuję. Zresztą powiem wam szczerze, ja bardzo lubię gotować. Nie wiem, czy ja kiedyś o tym wspominałem. Ja bardzo lubię gotować, inna sprawa, czy umiem. Bo myślę, że nie ma tragedii, ale... No do Masterchefa bym raczej się nie wybierał, bo jak to ciekawy. Ale ogólnie lubię gotować, zresztą... W domu bardzo często też gotuję, jak jestem. Z tą różnicą, że na trasie najczęściej jem rzeczy mięsne. W domu, to nie wiem, czy kiedykolwiek o tym wspominałem, ale moja dziewczyna nie je mięsa, z własnego przekonania. Oczywiście to nie jest tak tam, że w takim razie ona do mnie mówi, że w domu to nie jesz mięsa. Ni chuja, bo ja nie jem, to ty też nie jest. To w żaden sposób tak nie jest. Po prostu słuchajcie, no dziewczyna nie chce jeść mięsa, nie lubi. Raczej może nie lubi, no z własnego przekonania nie je, ja absolutnie nie mam nic przeciwko. Zresztą myślę, że nie powinienem mieć nic przeciwko. Dla mnie to bez różnicy. W każdym razie, no będąc w domu najczęściej jak gotuję obiady, czy też po prostu no robimy jeden obiad na naszą dwójkę, no to musimy robić to jedzenie jarskie, że tak się to określa. Powiem wam tak, no jestem ogólnie otwarty na różne smaki, to nie jest tak, że ja muszę jeść koniecznie zawsze mięso. Bardzo chętnie wiele rzeczy próbuję, bardzo, wiecie, przez to też odkryłem kilka nowych smaków. No w każdym razie, wiecie, nie chcę mi się robić dwóch wariantów, na przykład jeżeli ja robię obiad. Nie chcę mi się robić wariantu niemięsnego dla niej i mięsnego dla mnie. Tak więc najczęściej wspólnie jak jadamy obiady, no to jemy wegetariańskie. A jak jestem w trasie, czy jestem tam w domu, no to wtedy sobie robię zazwyczaj dania mięsne, nie? Więc bardzo często wtedy właśnie wierzę jakiś tam kebabowy, to spaghetti bolognese, które jest oczywiście z mięsem mielonym. Tak więc mówię, lubię, to też to nie tak, że się chciałem pochwalić, że sobie zrobiłem, no spokojnie, ale bardzo lubię. No to zresztą powiem wam tak, odkąd no, mam styczność z kimś, kto nie je mięsa, kurwa, nie uwierzycie, jakie są zamienniki, jarskie zamienniki, no potraw niewegetariańskich, niewegańskich, no mniejsza z tym, nie rozróżniam nigdy, co jest czym. Jest, słuchajcie, wegetariańskie mięso mielone, jest coś takiego. Co to ja jeszcze jem? Wegetariańskie klopsy. W zasadzie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie... Że praktycznie wszystko jesteśmy w stanie zamienić jakimś wegetariańskim zamiennikiem. Nie powiem, żeby to wszystko było dobre, bo kilka rzeczy jest kurwa obrzydliwych i w życiu bym sobie nie zmienił tego. Znaczy może nie... tutaj przykład, że może nie obrzydliwe, ale na przykład... tojowa kiełbasa. Jest w smaku ciekawa, ale w życiu bym nie zamienił ze zwykłą kiełbasą. Paprykarze są te wegańskie, jest smultą tego. Ale najśmieszniejszą rzeczą chyba, jaką kiedyś moja dziewczyna zrobiła i którą jedliśmy, było coś, co się nazywa seleryba, czyli jak też możecie się domyślić, jest to zamiennik ryby wegański. I tak jest zrobiony z selera. Słuchajcie, to jest kwestia taka, że selera się chyba troszeczkę tam podsmaża. Owija się go, słuchajcie, nie pamiętam jak to się nazywa, do sushi w każdym razie jest ten pergamin, jak to też się chyba czasami mówi. I do tego dochodzą przyprawy i tak dalej. I powiem wam szczerze, seleryba jest bardzo dobra. I to wam powiem szczerze, byłem w ciężkim szoku, jak to spróbowałem, ale nie mogę powiedzieć, że to jest złe. To jest bardzo dobre jedzenie. Ale to może, słuchajcie, tyle z tych zamienników i kwestii około jedzeniowych.
Teraz przejdźmy tak, może moje wrażenia z najnowszej aktualizacji, z 1.37. Powiem wam tak, fajny jest ten F-mod, nie mogę powiedzieć złego słowa póki co. Faktycznie uchylając te szyby jest duża różnica, fajnie to działa. Fajnie, słuchajcie, też przede wszystkim to jest niezwiązane w ogóle z tym, z tą aktualizacją, ale że teraz już mamy i promocję, i plant rebuilding. Tak szybko, bo bałem się, powiem wam szczerze, że ten plant rebuilding to będzie znowu kupę czasu. Trzeba na niego czekać. No to taka miła niespodzianka. Tak, bardzo fajny jest ten F-mod, ale nie mogę powiedzieć, żebym jakoś tam, nie wiem, zachwycony jego pierwszym działaniem czy coś, czy bym w niebo wzięty. No nie mogę tego powiedzieć. Jest okej, okay, ale nie mogę powiedzieć, że miał takie wow, ale zajebisty. Jakie zajebiste. No, niestety, no jakoś tam, wiecie. Okej, okay, bardzo fajnie, fajny krok, ale bez tam jakiejś specjalnej podnietki, jak to się mówi. To oczywiście, jeżeli chcecie się podzielić swoimi odczuciami co do najnowszej aktualizacji, bardzo chętnie poczytam, więc zapraszam w sekcję komentarzy. I słuchajcie, przez tą aktualizację też naszła mnie pewna myśl, pewien problem, który zauważam. Może zacznijmy... Pierw w sumie temat, który mi się teraz w międzyczasie narzucił. Wspominałem już o tym, że... No... tylko FAOL nie zaktualizował jeszcze dźwięków. Powiem wam szczerze, że... ja osobiście dźwięków od FAOL-a nie kupuję, z tego względu, że u nas no Mateo jest takim dźwiękomaniakiem, że tak powiem, on te dźwięki nam robi, więc w zasadzie on je kupuje, nie? To też nie myślcie sobie, że ja tam chcę wykorzystać i wiecie, nie wydawać pieniędzy czy coś, bo to dla mnie nie byłby problem. Nawet jakbym miał wszystkie te dźwięki kupić i dać Mateuszowi, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że no nie kupiłem, więc to co wam teraz powiem jest tylko i wyłącznie z opowieści innych ludzi. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że są problemy ostatnio. Moim zdaniem tak to wygląda z FAOR-em. Troszeczkę utrudniony jest z nim kontakt, ale to nie to, że nie wiem, są jakieś tam problemy na łączach czy coś, tylko po prostu jakoś dziwacznie zaczął do tego podchodzić. Otóż no dźwięki nie są jeszcze poaktualizowane. W zasadzie jedyny chyba dźwięk, jaki dotychczas wyszedł, to był dźwięk do Mercedesa. I tutaj słuchajcie, też szok, bo Mateusz ma wykupiony dźwięk do Mercedesa, napisał do FAOR, a FAOR mu napisał, że mu nie da aktualizacji, bo to jest jakiś inny dźwięk od Mercedesa. Też od MP4, ale jakiś inny. I teraz wiecie, no pytanie się takie nakłania, bo FAOR mówi, że jeżeli kupimy u niego dźwięk, aktualizację mamy zawsze za darmo. I teraz wiecie, pytanie, czy... No nie będzie jakichś problemów, słuchajcie, z tym. No mam nadzieję, że nie poleci w kulki, jak to się mówi. I faktycznie może to jest jakiś inny dźwięk do tam innego silnika czy coś, ale mam nadzieję, że zacznie też aktualizować te dźwięki, które już ma i normalnie dawać za darmo update'y osobom, które kupią, nie? No mówię, no mam nadzieję, że tak to będzie. Ale zobaczymy, no czekam na ten dźwięk do Mana, bo ten no nie przypadł mi do gustu. To nie brzmi, to wiecie, to nie brzmi jak ciężarówka Euro 6. To brzmi jak starsza jakaś ciężarówka z początku XXI wieku, końcówki XX, ale na pewno nie na ciężarówkę z 2018 roku, no nie przesadzajmy. Co do ciężarówki, słuchajcie, a co tu się dzieje? Właśnie, bo ja wam też nie powiedziałem, ja tutaj pojechałem troszeczkę inną drogą niż GPS mi tutaj proponował. Bo nie miałem kawałka odkrytego i właśnie nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek mijał ten teren. Najpewniej to jest ten kawałek, który został tam przerobiony w międzyczasie. Mamy godzinę 20, więc zapalę sobie światła. Tutaj też wam powiem szczerze, w tych terenach w zasadzie, jak jechałem, ani razu nie było ciemno. O godzinie 12 w nocy, pierwszej, ciemno mniej więcej tak jak u nas na lato się robi w okolicach godziny 22.
W sensie, że słońca już nie widzimy, ale jest jeszcze tak jasno, nie? Tak więc no, dosyć ciekawe tu efekty są. Ale dobra, wracając do tematu. O Jezus. Jakbym wiedział, że to będzie taka droga, to bym na pewno tędy nie pojechał. Ej. To wygląda trochę jak drogi w My Summer Car, jak oglądałem u Dendiego. O jest. Mam nadzieję, że zaraz będzie asfalt normalny. Chociaż no nie widać go póki co. No ale dobra, no będę w międzyczasie, mam nadzieję, wam opowiadał. Otóż słuchajcie, kolejna aktualizacja i no, kolejny pewien problem, który dostrzegam jeżdżąc manem, użytkując ten mod. Może właśnie nie tyle co jeżdżąc manem, bo to nie jest wina mama, tylko modu na mama. Matko bosko, matko bosko. Właśnie co do tego F-moda jeszcze na pewno będę musiał sobie troszeczkę dźwięki dostosować, bo w tym momencie jest trochę no, za głośno w tym środku, to zdecydowanie. A się wdupiłem w drogę, zajebiście żeś wybrał, zajebiście. Tutaj idealny moment wybrał na wyprzedzanie, idealnie na zakręcie. Teraz najgorzej, słuchajcie, nie mogę się skupić w zasadzie na tym, żeby wam opowiedzieć co i jak. A tutaj trochę spokojnie, no to dobra, słuchajcie, chodzi mi o to, że... No to jest, mamy kolejny update, o jest asfalt, całe szczęście, czekajcie, że tutaj... Super. Jest kolejny update i my nie dostajemy aktualizacji mana, mamy w zasadzie fixa, który się wgrywa. Nie powiem wam szczerze, przez to... Przez modyfikacje, które wcześniej użytkowałem, które są tu wgrane, no ale to wszystko przez to właśnie, że one były dostosowane na tą samą wersję modyfikacji, tylko że na inną wersję gry. No jest pewien problem, powiem wam szczerze, że man powoduje sporo takich drobnych błędów, w sensie jak wejdziecie sobie w konsolę, w konsoli możemy rozróżnić dwa typy błędów, te na żółto i te na czerwono. Słuchajcie, te na żółto to tak jak, to w sumie wydaje mi się, że kolorystyka jest nieprzypadkowa, to jest tak samo jak kontrolki w samochodzie. Wiecie, że czerwona to jest naprawdę coś już poważnego, a żółta to jest takie bardziej ostrzeżenie. I otóż no man powoduje troszeczkę tych błędów i problem jest, słuchajcie, taki, że przez te błędy no, gra potrafi troszeczkę bardziej lagować. Jak wiecie, no ja nie mam za bardzo czym szastać, jeżeli chodzi o komputer, mam co mam, jeszcze jakiś czas się będę z tym na pewno męczył. I powiem wam szczerze, troszeczkę się opowiadam, że przyjdzie taki moment, że wyjdzie aktualizacja i będę z ręką w nocniku, że tak powiem, bo nie będzie aktualizacji tego mana. I widzę, że to nie jest tylko problem z manem Euro 6, bo widzę, że z manem Euro 5 jest to samo, z TGA jest taka sama sytuacja. I powiem wam szczerze, że gdzieś z tyłu głowy, niechętnie to mówię, naprawdę to niechętnie mówię. Gdzie z tyłu głowy mi już siedzi informacja, że może będzie czas zmienić ciężarówkę. Ja tu skręcę, pozwolicie i zaraz będę kontynuował. Skręć w lewo. Słuchajcie, zmienić tą ciężarówkę. Bo mówię, bo troszeczkę się tego boję, szczerze mówiąc. Nie było jeszcze takiej sytuacji, ale troszeczkę się tego obawiam. I powiem wam szczerze, to nie jest też tak absolutnie, że mi się man znudzi, bo ja uwielbiam tą ciężarówkę. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie siebie póki co w innej ciężarówce. Ale no troszeczkę gdzieś z tyłu głowy to mam, że no być może... Słuchajcie, to już jest czas, że to już jest moment i że dla własnego bezpieczeństwa, że tak powiem, warto by było to zrobić.
Ciężko mi się to mówi, to nie jest tak, że na pewno tak będzie, że tam powiedzmy za 3, 4, 10 odcinków zobaczycie mnie z inną ciężarówką. Nie jestem w stanie wam tego określić. Też jeżeli będzie, będę już no raczej pewny, że będę chciał zmienić tą ciężarówkę, to na pewno będę przeprowadzał jakieś takie poważniejsze testy pojazdów, bo no mówię, no troszeczkę już myślę wyrosłem ze zmieniania ciężarówek co chwilę, tak jak to miałem kiedyś w zwyczaju i chcę jeździć ciągle jedną, tak jak zresztą manem, jak tutaj widzicie, no przebieg już nachalatałem z porawy. Więc no z tyłu głowy gdzieś taki, może nie tyle plan, co bardziej obawa, no muszę to tak nazwać, no gdzieś są, no. Jedź prosto. I powiem wam szczerze, że obawiam się, że tak może się to skończyć. Słuchajcie, tak, bo tu widzę, będzie stacja. Dobra, wiecie co, zjedziemy, ja się gdzieś tutaj przytulę. Z boku, na pauzę. A my sobie kontynuujemy temat, jak wrócę, tak więc gdzieś tam na tym placyku sobie stanę. Tak więc widzimy się po pauzie. No i dobra, witam was z powrotem. Tak jak, słuchajcie, tak jak mówiłem wam wcześniej o tej, jak jest jasno tutaj w nocy, no to zobaczcie, którą mamy godzinę i jak mamy dalej jasno, więc tak to wygląda. Słuchajcie, no co do tego mana jeszcze, mówię, to nie jest tak, że już na pewno tak będzie, że ja zaraz zmienię ciężarówkę. Zresztą na pewno teraz nie zmienię ciężarówki, bo po pierwsze nie mamy pieniędzy, a po drugie zbieramy pieniądze na nowe zestawy, no dwa nowe zestawy i zaraz wam powiem co i jak. W każdym razie, jeżeli przyjdzie moment, że będę jednak zmieniał tą ciężarówkę, że twierdzę, że to już czas, że będę chciał. Czy mam jakiś faworytów? Powiem wam szczerze, że najszybciej myślę, że zdecydowałem się na albo na Volvo, albo na Renówkę, albo na Scanie, co też z moich słów może być no, ciężkie do przetrawienia. Ale raczej któraś z tych trzech, to też nie jest tak, że na pewno. Ale wiecie, no zobaczymy. Jakbym miał na ten moment którąś z tych, w sensie z którąś faworytów może, tak? To właśnie którąś z tych trzech marek bym najpewniej stawiał. A co do nowych tych zestawów, o których wam właśnie mówiłem, powiem wam tak, na pewno jeżeli troszeczkę pieniędzy jeszcze uzbieramy na sprzedaż, pójdzie Scania Streamline, którą jeździ Mateo. Oraz słuchajcie, Volvo FH, którym jeździ Kacper. Obaj ci kierowcy dostaną nowe zestawy. Słuchajcie, Volvo, którym jeździ Kacper, jest pierwszą ciężarówką w firmie. Jest też poza Scanią najstarszą ciężarówką w firmie, z tego co pamiętam. Chyba starsza jest jeszcze tylko Renówka LHT, bo nie pamiętam z którego na roku jest w tym momencie. W sensie tą, którą jeździ Dandy, ta czarna, ale no w każdym razie Volvo jedź prosto. Jest najdłużej w firmie, budowało tą firmę, można powiedzieć, i swoje już tutaj zrobiło. I myślę, że to jest czas na zamiany. Na sprzedaż zresztą ja miałem taki zarys, żeby te ciężarówki po osiągnięciu jakiegoś tam wieku i kilometrażu przebiegu po prostu, żeby były zastępowane nowymi samochodami, gdyż chcę utrzymać. Mam w zasadzie domyślnie nadzieję, że będę utrzymywał, że samochody maksymalnie 3-letnie będę w firmie posiadał. Ale to jeszcze, mówię, zobaczymy, więc tak, na pewno Mateusz i na pewno Kacper dostaną nowe zestawy. A jakie to będą zestawy? No nie mogę wam. Znaczy to jest tak, po pierwsze nie mogę wam powiedzieć, bo chcę, żeby to też była trochę niespodzianka. Po drugie nie mogę wam powiedzieć, bo sam jeszcze nie wiem, wiecie, znam preferencje mniej więcej obu tych pracowników, czym by chcieli jeździć. Ale czy ja te ciężarówki kupię, nie mogę obiecać. Nie mogę obiecać z tego względu, że po prostu jeżeli będzie mnie to za dużo kosztowało, firma nie będzie miała tyle pieniędzy,
Przygotuj się do i oferta nie będzie dla mnie wystarczająco atrakcyjna, no to się nie zdecyduję na to, no wiecie. No. A mam nadzieję, że mi się uda spełnić obie preferencje, znaczy preferencje obu pracowników, może tak? Znaczy tak, może jeszcze rozwinę troszeczkę. Kacper już jest zadeklarowany, czym chce jeździć. Mateo jeszcze też jest troszeczkę... No waha się między dwiema markami. Ale to zobaczymy, mówię, to jeszcze trochę czasu minie. No jeszcze żeśmy nie odrobili wystarczająco pieniędzy, żeby myśleć o jakimkolwiek zestawie. W każdym razie tak orientacyjnie już się rozglądałem, ile mógłbym wołać za te zestawy, w sensie jakbym je sprzedawał. Tak, zresztą z Woldem jest o tyle też problem, że do jutra ma ubezpieczenie, z tego co pamiętam. Tak więc będzie trzeba to ubezpieczenie wykupić. No niestety, wiecie, nawet jakbym chciał go sprzedać, no to nikt go w tym momencie nie kupi, bo on nie będzie miał ubezpieczenia zaraz. Więc wykupię to ubezpieczenie i w zasadzie, no podejrzewam, że za kwestia dosłownie kilku miesięcy i Volvo będzie miało nowego właściciela. Ale tak jak patrzyłem, to myślę, że za Volvo tak zrobione, z takim wyposażeniem, z tym silnikiem, no bo przebieg to byłem szczerze szukając, to z takim przebiegiem nie znalazłem żadnego Volvo. Ale myślę, że w okolicach 200 tysięcy za ten zestaw mogę krzyczeć. W zasadzie myślałem 200 tysięcy za całą ciężarówkę, ale może to będzie cena 200 tysięcy złotych za cały zestaw. Jeszcze to muszę rozkminić, rozplanować troszeczkę rynek, przetrzepać, że tak powiem. Co do Scania, myślę, że za cały zestaw około 150 tysięcy złotych też jest realną kwotą, zwłaszcza, że Scania nie traci za bardzo na wartości, zresztą Volvo też. Tak więc myślę, że to są takie realne pieniądze do dostania. Ale mówię, to jeszcze zobaczymy, jak będzie, to zweryfikuje rynek, czy się sprzedadzą te ciężarówki szybko, to też zobaczymy, bo to może być z tym różnie. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. W każdym razie, no to są plany dopiero, bo mówię, pierwszy trzeba uzbierać pieniądze, później będziemy myśleć o ciężarówkach, jak się łyknę kawy. Szybko, zanim my tu wjedziemy. Będzie pewnie skręcał, tak. I słuchajcie, wspomniałem już o Volvo, że w razie W będzie w moich preferencjach raczej. No i słuchajcie, no jak wiecie, mamy też tuning pack do Volvo, w sensie wyszedł nie tak dawno. No ja powiem wam szczerze, tak jak wspominałem na ostatnim odcinku, no stwierdziłem, że kupię sobie go dopiero po przejściu na nową wersję, tak? I miałem takie plany, ale powiem wam szczerze tak, no napisał do mnie widz mojego kanału, zresztą no, człowiek, z którym tam zdarzyło mi się kilka razy pisać u mnie na fanpage'u. Człowiek, który mnie bardzo często też komentuje. No i tak w rozmowie zapytał, czy ja bym mu zrobił taki napis, jak ma Dandy na Renówce, bo no to w zasadzie chodzi o napis Powered by the Mateo. W każdym razie Dandy ma taki napis, no a że Mateo również zajmował się Volvem tego człowieka, no to zapytał, czy ja mu zrobię taki napis. No wiecie, a że to jest w zasadzie żaden problem. Znam tego człowieka osobiście, bardzo, bardzo, bardzo go lubię, bardzo cenię to, że mnie ogląda, komentuje i pisze do mnie. Więc stwierdziłem, że to jest żaden problem dla mnie, żeby to zrobić po pracy. Zrobiłem. Efekt dla odbiorcy był bardzo zadowalający, bardzo mu się podobało. No i tam powiedziałem, że no jakbyś tam w międzyczasie chciał zmienić koncepcję czy coś, to pisz śmiało, to tam przerobimy, bo to jest żaden problem. I w zasadzie, wiecie, no minął dzień czy tam dwa. No i pisze do mnie ta osoba, czy ja mam konto na Steamie. No że mówię, że to wiem, że to jest poważny człowiek i nie będzie tam, wiecie, ja się troszeczkę, to też
nie uważajcie, że ja wszystkich tak traktuję w tym momencie jak jakichś takich gamoni, można powiedzieć, ale moje konto na Steam ma bardzo mało osób, z tego względu, że ja się obawiam, że jak nawet będę nagrywał, czy coś zacznie pisać, czy nawet w trakcie tam nie wiem, mojego wolnego czasu i tak dalej będzie pisać jakieś tam niepotrzebne rzeczy, albo no, po prostu nie będę miał ochoty odpisywać i coś, i będę męczony, że tak powiem, no to mówię, to nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, że ja jakieś, że dla mnie jest wielką łaską odpisać komuś. Ale tak po prostu dla własnego komfortu mam mało osób, no ale mówię, że wiem, że to jest porządny, dorosły, poważny człowiek, mówię, no nie ma problemu, podałem tego Steama. I słuchajcie, wracam następnego dnia, wieczorem do domu, odpalam komputer, patrzę, dostałem w prezencie tuning pack do Volvo, tak więc słuchajcie, no bo ja mówię człowiek. W każdym razie tą osobą jest Sienek. Sienek, który mówię, bardzo często mnie komentuje, ogląda, widzę. Więc Sienku, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten prezent. Tak jak mówiłem, no nie spodziewałem się tego kompletnie. I tak jak też się śmieją z chłopakami na Discordzie, że trochę mi głupio, że za taki mały mój wkład otrzymałem od Ciebie taki prezent, ale bardzo, bardzo doceniam i jeszcze raz serdecznie dziękuję. To też kurwa. Ja wiecie co jest najgorzej? Ja jak coś opowiadam takiego, ja się zawsze boję, że ja zostanę... Nie wiem czemu, bo ja ogólnie mam na ogół mam to gdzieś tak w zasadzie, ale zawsze się boję, że tak pomyślicie w głowie, aha, czyli będziesz mi w stanie coś zrobić, jak ci za to zapłacę. No nie, no słuchajcie, chodzi mi o to, że fakt, bardzo, bardzo miły to gest i bardzo się cieszę, że Sienek w ten sposób jakoś tam pokazał swoją wdzięczność. Ale jeżeli bym tego na przykład DLC nie dostał, to nie jest tak, że tam byłbym na przykład na Sienka zaraz pogniewany, nie? Bo to... ja nie mam pojęcia zielonego, dlaczego wam się z tego tłumaczę, ale... zresztą wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że ja bardzo często lubię się tłumaczyć z rzeczy, których w zasadzie się nie muszę tłumaczyć. I to jest podświadomie, to nie jest tak, że ja tak już mam, że kurwa w życiu już tyle kręcę, że już się tłumaczę ze wszystkiego po kolei. Tylko no po prostu jakoś tak podświadomie się to dzieje. O, dobra, się bym zagadał. Tak więc, słuchajcie, no dobra, dostałem ten tuning pack, no ale co z tego? No testowałem, powiem szczerze, że jest naprawdę świetnie zrobiony, bardzo mi się podoba. I przede wszystkim, w końcu możemy mieć Volvo Classic bez modyfikacji. Silniki 13-litrowe, co jest zajebiste, bo wcześniej mieliśmy tylko i wyłącznie silniki 16-litrowe, więc najmniejszym silnikiem było 540-konny właśnie silnik 16-litrowy. No i wiecie, no i fakt, że to jest fajnie, że najmniejszy silnik tyle koni, aczkolwiek wiecie, no robiąc sobie takie ciężarówki bardziej realne, takie na warunki i klimat Polski, no rzadko kiedy się zdarza 16-litrowe Volvo. No, u nas i myślę, że w większości firm, które zajmują się no, transportem takim standardowym, no to raczej prym wiodą 13-litrowe silniki Volvo, których Volvo zresztą nigdy nie mogło narzekać na brak mocy. No myślę, że to te silniki prym właśnie wiodą na WTS-ie bez modyfikacji. W tym Volvo FH Classic byliśmy w stanie mieć tylko 16-litrowy silnik. Tak więc fajnie, że zostało to zmienione. Jest kilka naprawdę fajnych elementów w tym DLC. Bardzo mi się podoba. Więc i bardzo, bardzo mi się to podoba, że jak wychodzą te DLC tuningowe, nie, ani razu jeszcze nie byłem zawiedziony na nim. Mam nadzieję, że najbliższym DLC tuningowym będzie DLC Renault, bo też jest kilka takich części w Renówce, które chciałbym, żeby było możliwość wyboru między plastikowymi a malowanymi, bo właśnie to też dochodzi w tym DLC, że możemy sobie na przykład zderzak zrobić albo plastikowy, albo malowany, co dotychczas było dostępne tylko w modyfikacjach. Już myślałem, że mi wyjedziesz tym Ducato.
tak więc bardzo fajnie, że to zostało dodane. No i mówię, no mam nadzieję, liczę, że następny DLC będzie DLC do Reno. Ogólnie fajnie, jakby wyszły tuning paki do wszystkich marek i myślę, że to przed nami, że to jest kwestia czasu. Jak długiego, to tego to nie wiemy, ale... No zobaczymy. I jeszcze tak, powiem wam szczerze, wrócił mi trochę bakcyl, jak to się mówi, na jazdę w ETS-ie. Kilometraż, który widzicie tutaj na prawym wyświetlaczu pod godziną, to jest w zasadzie to, co zrobiliśmy dzisiaj, plus to, co ja zrobiłem tylko przez wczorajszy dzień. Tak więc wczoraj, jak siadłem, to zrobiłem 3000 km. Byłem sam z siebie w szoku, ale bardzo przyjemnie mi się jechało. Powiem wam szczerze, to też tak, główny odciągacz, jeżeli chodzi o DTS-a, to był SnowRunner. Nadal jest SnowRunner tym. Oczywiście mówię tutaj w momencie, jak już siedzę na komputerze, bo ja to tak liczę. I powiem wam szczerze tak, troszeczkę ciśnienie mi na tego SnowRunnera zeszło. Ja też, słuchajcie, szczerze mówiąc, kończę już tą grę. Ja w zasadzie jestem już na końcówce tej gry, więc to też jest kolejny powód. I troszeczkę po prostu ciśnienie mi zeszło. Wrócił mi ten baksel do jazdy. Mam nadzieję, że jeszcze zaraz może tam się uda skontaktować z Wolkiem, że mi tutaj to otwierane okno dorobił, bo powiem wam tak, bez tych otwieranych okien jakoś tam przeżyję, ale bez tego interioru już raczej nie chciałbym jeździć. A teraz mam do wyboru albo otwierane szyby, albo interior. Więc póki co się wstrzymuję. A to otwierane szyby... No wiecie, no jak jest jakiś taki duperel, który jest w grze, no to by się chciało z niego korzystać, więc mam nadzieję, że już niedługo będę miał po prostu taką możliwość. Ja się łyknę jeszcze kawy, póki mam. Tak gorąco ostatnimi czasy mamy naprawdę bardzo wysokie temperatury, a ja nie potrafię zrezygnować z ciepłych napojów, bardzo, bardzo je lubię. I kawa u mnie codziennie musi zagościć mimo wszystko. No wiecie, może moglibyście powiedzieć to, co słuchaj, no to sobie mrożoną lub, ale powiem wam szczerze, ja nigdy nie uważam mrożonej kawy za prawdziwą kawę. Raczej bardziej napój o smaku kawy, może tak. No powiem wam szczerze, było strasznie gorąco, ale dwa dni temu... W sobotę. Dzisiaj mamy poniedziałek, no to przez wczoraj. No, nagle gwałtownie zmieniała się pogoda. Zerwał się ogromny wiatr, zaczęło bardzo padać. I w tym między innymi grad. Powiem wam szczerze, popadało może dosłownie 5 minut, a napadało tyle, że pozalewało w żarach słynny tunel na Tunelowej, w zasadzie to jest wiadukt. Pod wiaduktem drogę zalało, słuchajcie, na deptaku na ulicy Śródziemnomorskiej pozalewało lokale do wynajęcia. Tam jest taki problem, że po prostu wiecie co, idzie jakby deptak, część deptaku i są do wynajęcia lokale, które są pod poziomem tego chodnika, czyli w sensie schodzicie schodami na niższy poziom, gdzie macie lokale do wynajęcia. No i w jednym miejscu zawsze tam zalewa wodą. I byliśmy na następny dzień. Słuchajcie, piękna pogoda, po ulewie zero śladów, gdzieś tam może jeszcze w lasach tylko było widoczne te efekty. Piękna pogoda, idziemy z dziewczyną właśnie przez deptak i co prawda wody nie było widać, ale było od cholery, wiecie, śmieci i tego kurzu, który pozostawał po wypompowaniu wody, tak więc tam musiało się naprawdę ostro dziać, tam się zresztą zawsze sporo dzieje. Trzymaj się lewej strony. Więc powiem wam szczerze, trochę się obawiam, bo to od ostatnich kilku lat jest dość problematyczne, że jak przychodzi lato, są upały i w końcu pogoda... No przychodzą drastyczne wiatry, znaczy drastyczne nagłe, w sensie zapomniałem tego słowa, przykro, nie pamiętam jak to
Bardzo wiecie, w każdym razie przychodzą takie pogody, że bardzo wieje, bardzo mocno pada, są ulewy, są bardzo mocne burze i kończy się to różnie, więc no niestety teraz też się obawiam, że w tym roku do czegoś takiego może dojść. Mam nadzieję, że będzie tych sytuacji jak najmniej, ale no z tą pogodą to w zasadzie ciężko cokolwiek zakładać, więc musimy się przygotować na to, co może być. No powiem wam tak, bo tak gwałtowna była ulewa w pewnym momencie, że samochody na ulicy się po prostu zatrzymały, bo nie było nic widać po prostu. Tak więc naprawdę mocno padało. Mamy tutaj stację, będziemy sobie na nią zjeżdżać i kończyć. Odcinek myślę jest wystarczająco długi. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jesteście zadowoleni z tej długości. Ja sobie, słuchajcie, tak, ja nagrywam ten odcinek w poniedziałek. I słuchajcie, mam zamiar go dzisiaj jeszcze poskładać. I jak się uda, to jutro zawróć, kiedy będzie to możliwe. Wleci po prostu na kanał. Mam przynajmniej taką nadzieję, nie obiecuję, bo tak jak wiecie, no może mi się popierniczyć z czasem, słuchajcie, i może to finalnie po prostu pojawić się na kanale troszkę później, no bo wcześniej to raczej niemożliwe. Tak więc słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was oczywiście do komentowania, subowania i łapkowania. Dzięki serdecznie za subskrypcję po poprzednim odcinku, również za łapki, za wszystkie komentarze. Ja was standardowo jeszcze odsyłam na mój fanpage, na fanpage MTD Stencil oraz na kanały moich znajomych. Wszystkie linki, o których przed chwilą mówiłem, znajdziecie w opisie pod filmem. I w zasadzie to by było tyle. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku, który mam nadzieję pojawi się jak najszybciej. Trzymajcie się, do zobaczenia.